to nie jest jednorazowy nowy czyn, to jest jakby kwintesencja, to jest podsumowanie mojej pracy, mojej 12-letniej pracy, bo trenuję już chyba 12 lat. I sukcesywnie, krok po kroku, spełniałam te swoje marzenia, żeby w końcu stanąć tutaj, w tym miejscu. To jest taka wisienka na torcie, no, podsumowanie tego sezonu, tych pięknych wyczynów, tego wszystkiego, co osiągnęłam. Mam nadzieję, że to nie będzie ta ostateczna wisienka, że tych wisienek będzie jeszcze więcej, że będę tu jeszcze gościć nie raz. Ale tak, dobrze się czuję tutaj właśnie w tej kreacji. Fajnie czasem założyć szpilki. Na co dzień właśnie nie mam takiej okazji. Pokazać się w makijażu. No każda chyba dziewczyna, każda kobieta coś takiego lubi. Także bardzo lubię tą stronę sportową. Ta strona medialna jest mi i była mi obca, ale no... Traktuję to jako bardzo miłe wyróżnienie i jakby motywację i zachętę do dalszej pracy, no bo już niedługo tak naprawdę trzeba wznowić przygotowania do nowego sezonu i myślę, że tej motywacji mi nie zabraknie. Współpracowałam z moją pierwszą trenerką przez około 10 lat mojej kariery, ale tak naprawdę mój rozwój taki profesjonalny zaczął się, mogę powiedzieć, w 2020 roku, kiedy to zrobiłam minimum na Igrzyska Olimpijskie i stałam się świadomym sportowcem. To, że tak naprawdę sportowiec sam zaczyna się interesować i wnikać w proces treningowy, jest czymś, co daje jakby napęd i daje możliwość osiągania kolejnych sukcesów. Także zmiana trenera nie jest dla mnie czymś, że tak powiem, przykrym. To jest naturalna kolej rzeczy. Ja bym się chciała rozwijać. Chciałabym właśnie, tak jak pan Robert Korzeniowski, on jest naprawdę świetnym tego przykładem, jest motywacją sportową, idolem sportowym. Chciałabym, tak jak on właśnie, kształtować swoją karierę. Moja technika nie jest idealna. Myślę, że tutaj dużo tak naprawdę można oszczędzić o energię. Także myślę, że tutaj pola do pracy, pola manewru jest tak naprawdę bardzo dużo. Wytrzymałość również kształtuje się prawdopodobnie, to już jest wiadome, że z wiekiem wydolność się poprawia i swoje maksimum osiąga właśnie około 30 roku życia. Także też przyszłość jest bardzo obiecująca, aczkolwiek niepewna, ponieważ kontuzje, które trapią wielu zawodników, ktoś osiągał świetne wyniki, a niestety zrządzenie losu, kontuzja i niestety zabrakło go w kolejnych sezonach. Także trzeba, myślę, być pokornym w tym, co się robi, docenić to, co było, spoglądać z nadzieją w przyszłość i po prostu robić swoje.